Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski. Rzeczywiście ja na co dzień zajmuję się rzeczą odwrotną, to znaczy próbą wyjaśnienia dorosłym, jak działają mózgi młodych ludzi, jak działają głównie wasze mózgi, co jest właściwie niemożliwe. Ja od razu to chcę powiedzieć, że zrozumienie między wami a waszymi rodzicami nie jest możliwe. Ja się zajmuję tym z perspektywy ewolucyjnej i te problemy, które my najczęściej w języku polskim nazywamy wojnami domowymi, one są niezrozumiałe, one są trudne, one są bolesne. I bardzo wiele nauk i dyscyplin próbowało już wyjaśniać, dlaczego tak się dzieje. Próbowaliśmy to wyjaśniać jako socjolodzy, jako psycholodzy. Nawet wyobraźcie sobie Państwo, teoria gier ma coś na ten temat do powiedzenia, bo okazuje się, że jeżeli spojrzymy na sytuację społeczną, na sytuację tych naszych dużych, gigantycznych i wspaniałych mózgów z perspektywy gry, jaką jest w sumie gra społeczna? No bo zwróćcie Państwo uwagę, są gracze, to są wszyscy, którzy wymieniają informacje w przestrzeni społecznej. Są reguły tej gry, to są reguły życia społecznego, te, które dorośli chcą przekazać młodym w trakcie wychowania. No i jest stawka w tej grze, to jest to, co w życiu możemy wygrać. Ta stawka może być różna, mogą być to oczywiście bezpośrednio zasoby, ale mogą być to również takie sprawy jak uwaga innych. Myśmy już od dawna przestali walczyć o byt, drodzy Państwo, a zaczęli walczyć o zachwyt. I to też jest stawka. Ale jeżeli przyjrzymy się sytuacji gry, to zwróćcie Państwo uwagę, czym jest wychowanie, czym jest przejście międzypokoleniowe. Jest w pewnym sensie wprowadzaniem nowych graczy do już istniejącej gry. I jeżeli dobrze zastanowimy się nad interesami obu stron, czyli graczy, którzy już grają, mają w tym wprawę i znają zasady, i nowych graczy, którzy wchodzą w ten system, to ich szanse w grze w przypadku utrwalenia reguł są bardzo różne. Ich interesy są sprzeczne. No bo popatrzcie, co służy staremu graczowi, temu, który już grał? Zachowanie reguł. Bo wtedy w tych regułach, w których funkcjonował do tej pory, będzie sprawny i będzie miał zdecydowanie większą szansę wygrania. Natomiast jeżeli spojrzymy na nowego gracza, to ten nowy gracz jest, nawet jeżeli założy, że jego dorosły mentor przekaże mu wszystko, co na temat tej gry wie, to jednak jest na straconej pozycji, ponieważ nie ma w niej wprawy. Co służy młodemu graczowi? Zmiana reguł. Co służy staremu graczowi? Utrzymanie reguł. Co służy całości? Coś, co jest bolesne i niezwykle trudne. W domach, w szkołach, wszędzie, gdzie młodzi stykają się z dorosłymi, to coś, co to kompromis. Tyle tylko od Państwa, że już Pierre Bourdieu, w połowie XX wieku pisał, że przewagę w tej grze ma dominujące pokolenie, w tym przypadku dorosłych. Mówił o tak zwanej przemocy symbolicznej. No ona jest w rękach dorosłych, bo jeżeli my się uprzemy, to wy nie macie szans. Kwestia, kto kogo żywi, kto kogo utrzymuje i za kogo jest odpowiedzialny, to jest kwestia jednoznaczna na poziomie prawnym, więc nie ma właściwie dyskusji. A to powoduje, że my dorośli bardzo trudno pracujemy nad kompromisem i bardzo niełatwo nam on przychodzi. Podam przykład. Jeżeli po raz pierwszy wychodzicie na imprezę, to mama bądź tata pyta automatycznie, kiedy wrócisz. No i wy tak trochę nonszalancko, bo nie macie jeszcze w tym wprawy, odpowiadacie koło północy. Co się wtedy dzieje? Wiecie, prawda? I zaczyna się taka dyskusja. Mama bądź tata mówi, jak po północy, czy o północy? To jest absolutnie za późno. O 9 masz być w domu. I wtedy zaczyna się międzypokoleniowe poszukanie kompromisu. Poszukiwanie, drodzy Państwo, kompromisu. Tylko tu by trzeba do dorosłych. Drodzy dorośli, 9:15 to nie jest kompromis. A najczęściej do tego dążymy, biorąc pod uwagę naszą przemoc symboliczną wobec was, a wy ulegacie, tak? No nie, nie ulegacie, tylko mówicie, dobra, będzie 9:15, a wracacie około 11, czyli mniej więcej w tym okresie, gdzie kompromis powinien być wypracowany, bo gdybyście zaczęli dyskutować nad 10:30 czy 11, to co by się stało? Nie poszlibyście nigdzie. I to już jest kwestia poziomu. No, zostalibyście w domu, no taka jest prawda. I dorośli też to wiedzą, więc nie dyskutujecie, ponosicie potem konsekwencje tego manewru, no i jest wszystko okej. No, ale kompromisu nie ma. Jakby się tak dobrze zastanowić, to niechęć do kompromisu mają właśnie dorośli. Ale z drugiej strony ta powszechność występowania czegoś takiego jak konflikt pokoleń w całym świecie podpowiada, że gdzieś na dnie tego wszystkiego powinno znajdować się wyposażenie biologiczne. I tym się generalnie zajmuję, bo te nasze wspaniałe mózgi, drodzy Państwo, to jest coś fantastycznego. Rzeczywiście dały nam one gigantyczną przewagę. Rosły nam przez około 2,5 miliona lat, znaczy nie nam, bo jesteśmy zbyt młodym gatunkiem, ale kladem prowadzącym, czyli reprezentantom naszych przodków w ciągu 2,5 miliona lat, urosły trzykrotnie i rosły właściwie tylko z jednego powodu. Z powodu tego,
że byliśmy gatunkiem społecznym. Innymi słowy, nasze mózgi są po to takie duże, żebyśmy się mogli dogadywać. Jak się patrzy na młodych i dorosłych w domach, to jest dziwne, ale uwierzcie mi, teoria mózgu społecznego wyjaśnia to jednoznacznie, że tu chodzi właśnie o poszukiwanie kompromisu. Popatrzcie, mamy takie gigantyczne mózgi, a dalej nam to wychodzi dosyć słabo. Ale nie o tym. O tym natomiast, że ten duży mózg to wspaniała sprawa, ta złożona sieć nerwowa, gigantyczna, drodzy Państwo, bo złożona z około 100 miliardów komórek nerwowych, każdy połączony z kilkunastoma tysiącami innych, powstaje sieć o niewyobrażalnej strukturze i ona właśnie dała nam przewagę. Możliwość odraczania bodźców, sumowania tych bodźców, możliwość przewidywania funkcji i zdarzeń, możliwość oczywiście planowania przyszłości dzięki temu, czy też teoria umysłu, to są wszystko cechy, które dały nam absolutną przewagę ewolucyjną, ale duży mózg, i to jest początek naszych problemów również na poziomie zrozumienia się wzajemnego, to jest dobra sprawa i fajna sprawa, ale ma jedną wadę, ale za to taką prawdziwą i porządną. Jest duży. To, co jest jego podstawową zaletą, jest jednocześnie w naszym przypadku podstawową wadą, dlatego że jesteśmy ssakami. No a ssaki na pewnym etapie swojego rozwoju mają pewien problem, muszą przyjść na świat. Czyli mówiąc nieco kolokwialnie, przepchnąć się przez kanał rodny. A duży mózg to duża głowa, a duża głowa to duże problemy okołourodzeniowe. I tutaj w punkt uderzamy w sytuację człowieka. Bo gdyby nasze dzieci chciały się rodzić, szanowni Państwo, z pełni rozwiniętymi mózgami, to niestety zabijałyby swoje matki. Musimy więc, żeby ten problem rozwiązać, przyjść na świat zanim te mózgi tak krytycznie urosną, a to oznacza przyjść na świat z mózgami płodowymi. Tak, wszyscy jak tutaj siedzimy, jesteśmy wcześniakami. I nie kilka tygodni dzieliłoby nas od urodzenia w normatywnym czasie, tylko prawie 12 miesięcy. Musielibyśmy jeszcze przez 12 miesięcy posiedzieć w brzuchu mamy. A to oznacza, że kiedy z niego wychodzimy, te 12 miesięcy przed czasem, to nasze mózgi są bezradne, słabo rozwinięte. No i to jest powód, dla którego ta miłość macierzyńska i ojcowska jest absolutnie nam niezbędna. Troszkę przypominamy tutaj torbacze. One też przychodzą na świat przed czasem, wchodzą do toreb lęgowych, i tam żeby tam dokończyć swój proces rozwoju. My też potrzebujemy takich toreb, tyle tylko, że ludzkie torby nie są uszyte ze skóry, szanowni Państwo, a z emocji, z miłości macierzyńskiej. Jesteśmy w tym mistrzami świata. Nie ma tak zakochanych w swoich dzieciach zwierząt jak ludzie. Z pełną odpowiedzialnością etologa mogę to powiedzieć. Warto to brać pod uwagę, ponieważ ta miłość jest niezbędna. Inna rzecz, że ona zostaje z nami najczęściej na nieco zbyt długo, bo czy to 3-latek, czy 13, czy 30-latek, to mama zawsze będzie mamą, tak? A tata zawsze będzie tatą. Ale problemy, które się tutaj pojawiają, do których ja zmierzam, mają inne źródło. Otóż kiedy rodzimy się, nasze mózgi są bardzo słabo rozwinięte. Wyobraźmy sobie, że na tym schemacie mamy, to oczywiście tylko umowny schemat, ale będziemy go używać, mamy powiększony fragment jakiejś kory mózgu, jakiejś konkretnej osoby. Plamki na tym schemacie oznaczają neurony, czyli te komórki nerwowe. Kreski to potencjał konektywny, a więc połączenia pomiędzy nimi. Im jest ich więcej, tym intensywniej przetwarzamy informacje i tym bardziej prawidłowo reagujemy na świat. Kiedy przychodzimy na świat, wygląda to tak, a powinno tak. Zasadnicza różnica. To oznacza, że ten pierwszy etap naszego życia to budowanie potencjału konektywnego. Powiedziałem, że potrzebowalibyśmy na to 12 miesięcy, ale 12 miesięcy potrzebowalibyśmy, gdybyśmy siedzieli w wodach płodowych, a tam nic nie trzeba robić, drodzy Państwo. To jest idealne miejsce, nie trzeba tam oddychać, termoregulować, trawić. Wszystko dostajemy, że tak powiem, za darmo. I energię, którą wtedy mielibyśmy do dyspozycji, gdybyśmy spożytkowali, to w te 12 miesięcy dotarlibyśmy do stanu okołourodzeniowego. Ale dziecko przychodząc na świat już te wszystkie rzeczy musi robić. A tylko ta energia, która mu pozostanie po zrobieniu tego wszystkiego, może być użyta do rozwoju. A to oznacza, że 12 miesięcy mu nie wystarczy. Około 4-5 lat trwa ten proces. Drodzy Państwo, 5 pierwszych lat życia dziecka na ziemi to jest jeszcze prenatalny rozwój mózgu. Jego kora, bo ona dojrzewa jako ostatnia, jest delikatna i nierozwinięta. A to oznacza, że każdy wpływ, każdy czynnik środowiskowy, który w tym momencie pojawi się w przestrzeni, czy to cywilizacyjnej, technologicznej, czy społecznej, będzie, szanowni Państwo, zmieniał strukturalnie ów mózg. A to z kolei oznacza, że jeżeli pojawi się z pokolenia na pokolenie w przestrzeni społecznej coś nowego, to mózgi dzieci na to zareagują, a rodziców nie miały na to szansę. My, mówię o swoim pokoleniu, no i wy, większości moich słuchaczy obecnie, jesteśmy dobrym przykładem tego typu sytuacji, ponieważ kiedy ja przechodziłem tych 5 pierwszych lat życia, to nie było technologii cyfrowej, mój mózg nie mógł na nią zareagować. A kiedy wy to robiliście, już technologia cyfrowa była. Zauważyliście zapewne, że wy i wasi rodzice zasadniczo odmiennie myślą o technologii cyfrowej, o komputerach, tabletach i smartfonach. Oni najchętniej wyrwaliby im, by wam je z ręki, a wy najchętniej byście ich nie oddawali.
Jeżeli dojdzie do kompromisu, choć jest bolesny, te wszystkie starcia w domach, które macie na ten temat, to nic innego jak szukanie kompromisu, bo ten kompromis pozwoli nam z takiej nowości skorzystać, ale bezpiecznie. Czyli to, że rozumiecie świat inaczej, bo przecież nie tylko z powodu technologii cyfrowej się zmienił, to jest efekt owego wczesnego oddziaływania, tego nietypowego, charakterystycznego dla człowieka zjawiska. No to już wystarczyłoby, żebyście się nie rozumieli ze swoimi rodzicami, ale na tym, proszę Państwa, jeszcze nie koniec. Otóż okazało się, że ten wysoce złożony, konektywny mózg nie może utrzymać się w dorosłym życiu. Jest za drogi energetycznie, to jest jeden z powodów. Musimy więc go nieco odchudzić, zanim dorośniemy. I okres dojrzewania, a szczególnie czas między mniej więcej 12 a 17 rokiem życia, to czas, który musimy stamtąd sporo usunąć. Około 17 roku życia ten sam fragment mózgu wyglądać będzie już mniej więcej tak. No źle to wygląda, chociaż dorośli jak patrzą na siebie i na swoje działanie, to jakoś tak specjalnie nie mają chyba wrażenia, że jest źle, tak? No, jak wy patrzycie na nich, to może być gorzej z waszej perspektywy, ale z perspektywy dorosłej to was trochę chcę pocieszyć, jak dorośniecie, to nie zauważycie jakoś różnicy z waszej perspektywy, to co innego. Rzecz tylko w tym, że w trakcie tych kilku lat wy jesteście użytkownikami mózgu, w których ciągle się coś zmienia, a mózg to my. Świat, jaki widzimy, widzimy nie dzięki oczom, tylko dzięki mózgowi, dzięki korze mózgu i projekcji modelu, który ten mózg dla nas wytwarza. My żyjemy w pewnym sensie w wytworze modelowym świata naszych mózgów. No tak, ale jeżeli mózg się zmienia, to model też się zmienia. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego wasz świat jest taki dziwny. Dlaczego dzisiaj coś was interesuje, a po dwóch dniach możecie się już tym znudzić? Dlaczego dzisiaj się umawiacie na coś, co jest dla was ważne, a za dwa dni właściwie nie pamiętacie, dlaczego tak jest? Skąd ten wasz słomiany zapał, za który tak krytykują was dorośli? Coś was interesuje, ktoś was fascynuje, a po dwóch, trzech dniach, po tygodniu jest już jakby inaczej. A czego chcą od was, dobrze wychowanych nastolatków, dorośli? Chcą, drodzy Państwo, stałości. Chcą, żebyście, jak się umówicie, to dotrzymali słowa. Jak zaczniecie, to skończyli i tak dalej, i tak dalej. Ale to, drodzy Państwo, nie jest możliwe. Tyle tylko, że stabilny mózg dorosłej osoby nie będzie tego wiedział. Nie będzie w stanie zrozumieć, dlaczego nie może tak być. Te konflikty, które pojawiają się w domach, nie wynikają, szanowni Państwo, z waszej krnąbrności, niechęci, czy też złego wychowania. One wynikają z etapu rozwojowego i warto by to było dorosłym podpowiedzieć, bo oni tego nie wiedzą. Odkrycia, o których tu Państwu mówią, to kwestia ostatnich 20 góra lat. One jeszcze nie przeciekły do ogólnej świadomości, nie utrwaliły się w świadomości dorosłych. Oni ciągle uważają, że te zmiany, które tutaj zachodzą i to dziwne zachowanie jest albo efektem hormonów, tak? Albo waszej przekory i waszego złego do nich nastawienia. Apel do dorosłych, tych, którzy są na sali, to apel o to, żeby troszeczkę odpuścili, ale apel do młodych jest dokładnie taki sam. Drodzy Państwo, odpuśćcie nieco swoim rodzicom, bo oni tego nie są w stanie zrozumieć. Problem w tym, że system, który zmienił swoją strukturę, który przestał już być systemem wyjściowym, nie może sobie wyobrazić, jak to było być w innym stanie. Innymi słowy, chociaż wasi rodzice byli nastolatkami, i mają czasem taki pomysł, żeby sobie przypomnieć, jak to było być nastolatkiem i głęboko wierzą, że sobie przypomną i wtedy zrealizują ów świat nastolatka i będą mogli go zrozumieć, to tak naprawdę nie są w stanie tego zrobić. My w Polsce mamy takie przysłowie, nie pamięta wół, jak cielęciem był. To jest przysłowie, które zawiera w sobie clue rozwoju, czy też neuropsychologii rozwojowej ostatnich 15 lat. My nic nowego nie odkryliśmy. Te intuicje były poprawne, tylko intuicja to jedno, a wiedza to drugie. A najgorzej jest u was, u ludzi młodych, z tą przedczołową korą, szanowni państwo, a ona jest dla nas, ludzi, najistotniejszą strukturą. Najistotniejszą ze struktur. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy korelaty neuronalne świadomości, tutaj mamy możliwość planowania przyszłości, ciągi przyczynowo-skutkowe, tutaj mamy wreszcie kontrolę nad emocjami i wyrażaniem tych emocji. No i tu się zaczyna problem, ponieważ w tej korze dzieje się najwięcej i najdłużej. A to też oznacza, że owe cechy, czy też funkcje, o których tu wspomniałem, będą u młodych ludzi jednak słabo funkcjonalne. Na przykład taka jak miny. Żeby odczytać drugiego człowieka, trzeba mieć sprawną korę przedczołową. To jest powód, dla którego rodzic próbuje wam przekazać jakiś rodzaj intencji, emocji, irytacji z miną, bo nie chce wam na przykład robić przykrości przy kolegach i nie wyraża się językowo, a wy tego nie widzicie. I po kilku godzinach w końcu słyszycie od swoich rodziców, kiedy w końcu wyniesiesz kosz. Prosiłem przecież jakiś czas temu.
i słyszą od was, a i jeszcze wam wmawiają, że tyle razy ci zwracam na ten kosz uwagę, a wy mówicie, kiedy mi zwracałeś uwagę, nic nie mówiłeś. No bo tak to jest, wy nie widzicie ich min. No i odpuśćcie im też trochę wtedy, kiedy podchodzą do was ni stąd, ni zowąd, szczególnie rano, patrzą na was z troską i mówią, co się stało? Dlaczego masz taką minę? O co właściwie chodzi? Wy wtedy odpowiadacie, patrząc na nich troszeczkę z góry, jaką minę? O co chodzi? Nic się nie dzieje. No więc uwierzcie albo nie, ale tak jest, że na waszych minach pojawiają się, na waszych twarzach, przepraszam, pojawiają się miny, o których nie wiecie. Jest to bardzo charakterystyczne dla bycia nastolatkiem. Innymi słowy, wasze mózgi nie w pełni kontrolują mimikę waszych twarzy i na waszych twarzach pojawią się takie właśnie miny, nie wiadomo skąd. Ale one są widoczne dla dorosłych i często charakteryzują, proszę państwa, coś złego. No a to oznacza, że będą się niepokoić. I taki rodzic przychodzi i z troską pyta, co się stało? No to nie mów mu tak, jakby się urwał z choinki, a nic, a o co ci chodzi? To jest fatalne w odbiorze, bo on myśli, że mu nie ufacie, że nie chcecie z nim rozmawiać. On myśli, że coś ukrywacie, albo o zgrozo stało się coś tak strasznego, że nawet jemu nie możecie się przyznać. Jak tego nie wyjaśnicie, to wylądujecie u psychoterapeuty. Uważajcie, bo to się tak właśnie może skończyć. Z drugiej strony warto, żeby dorośli wiedzieli, że owe miny nie znaczą nic. Najprawdopodobniej w ogóle nie miały jakiegoś intencyjnego charakteru. A więc, kochani dorośli, ci, którzy są tutaj na sali, jeżeli dwukrotnie pytacie swoje dziecko, co się stało, a ono mówi nic i wygląda na zdziwione, to odpuśćcie, bo prawdopodobnie nic się nie stało. Poszukacie wtedy kompromisu, który nie zniesie owych nieporozumień. Nie będzie łatwiej. Dalej miny wzajemne i wzajemne reakcje będą was irytować, ale być może nieco mniej. A nawet jeżeli będą irytować, to być może za pół roku, czy kiedyś tam, kiedy stanie się to, o czym mówię, przypomnijcie sobie, że był taki facet z Uniwersytetu Śląskiego, który mówił, że być może tak nie do końca jest tak, jak na to wygląda. Czego sobie i państwu serdecznie życzę, dziękując za uwagę. Dziękuję bardzo.